Kurde, jeszcze raz gram. Spodobało mi się to dzisiaj. Wygrałem! Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars, gdzie będę pokazywał wam, jak nie grać w tą grę. No dobra, wczoraj był live rano i dzisiaj prawdopodobnie też będzie. Jak to oglądacie? Oglądacie to we wtorek, więc we wtorek pewnie też będzie przed południem. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Pograliśmy sobie troszeczkę, ja się starałem troszeczkę opanować sterowanie właśnie w grze. Udało mi się trochę tam pograć z wami, oczywiście dostawałem wciry, bo wiadomo, ale coś w końcu zacząłem robić pucharków. Miałem 1500, teraz już mam 1600, mogę sobie tą dużą skrzynię już odebrać, za chwilkę ją otworzę, ale zobaczcie, zacząłem grać szelką. Bo po live'ie otworzyłem mega skrzynię i trafiłem do niej właśnie ten plaster, który mi zalecaliście do niej. No i udało mi się znowu Star Powera trafić. Zobaczymy, czy mi się dzisiaj też uda, bo tutaj na odcinku, bo jeszcze będę otwierał skrzynię. A poza tym zobaczcie sobie dziennik bitew. Na 7 bitew 5 wygranych. Raz, 2, 3. No tutaj to była przegrana. Zobaczcie, kolejne 5 wygranych, a tutaj to już były właśnie gry z wami. Więc na 7 bitew, 5 wygranych, drugie miejsce i 9. Zobaczymy, czy się uda dzisiaj też. Mówię, na telefonie mi się lepiej gra niż na tablecie, więc muszę sobie jakoś później ogarnąć, żeby telefon podłączyć, bo na tablecie mi się gorzej troszeczkę gra. Nie wiem czemu, przez to szkło pewnie. Nie wiem czemu. Dobra, otwieramy tą skrzynię. Ciekawe, czy znowu łysy będzie miał farta. Zobaczymy, bo Star Power mile są jeden za drugim. No dobra, no to zobaczymy, co tutaj będzie. Duża skrzynia. Nie wiem, ile tu powinno być w tej dużej skrzyni. 3 chyba, bo to Karl i co tu? W ogóle nie mogę trafić nowej postaci, więc powoli sobie lecimy do 1700. Mam nadzieję, że się da. Dobrze, otworzę sobie 4 skrzynie jeszcze. No, za kija nie mogę trafić nowej postaci, za kija. Dobra. Jeszcze 3 skrzynki z otworzę. Może jakiś Star Power znowu wpadnie, co? To by były jaja, znowu jakby mi Star Power wpadł jakiś. Nic nie ma, dobra. I ostatnia skrzyneczka. Nic. O, podwójne żetony, okej, to mi się przyda. Dobra, mam nadzieję, że na odcinku mi się uda wygrać. Zobaczymy, jak pójdzie, więc jak się nie będę odzywał, to wybaczcie. Okej. Radziliście mi, żeby sobie na początku, właśnie jak gram, próbować przykampić, ale tamte walki, szkoda, że nie mogę powtórę pokazać, nie było tak do końca, że kampiłem, tylko grałem. Poczekam sobie troszeczkę, widzę, że jest 3 oglądających. Dobrze, spróbuję się wbić tam w środek. Tam jest ta skrzynia, spróbuję ją zdobyć, może się uda. Kurde, Dynamike. Muszę się tutaj oduczyć grać tym auto-aimem. Bo ja cały czas na auto-aimie gram. Kurde, balaj. Muszę się oduczyć tego auto-aima używać. Bo ja cały czas na nim właśnie gram, polegam. Dobra, tam padło. Kurde, ten Barley. Muszę tu uważać. Barleyów jest... Człowieku, przez to się nie strzela. Ile tu jest tych Dynamike'ów i Barley'ów? Muszę uważać. Spróbuję się wbić. Mówię, na początek ja się muszę nauczyć... Kurczę, a rzucił, to on tutaj rzucił. No dobra, ale czwartym nie jest tak źle. 6 pucharków dostaję, więc nie jest tak źle. Powoli, tak jak mówię, powoli systematycznie idzie do przodu. Dobrze, będzie 11 skrzynia. To otwieramy tą 11. Będziemy sobie tak trzymać 10 skrzyń. Nic nie ma znowu. Kurde, no. Korci mnie, żeby otworzyć te wszystkie 10 skrzyń.
nową postać. Dobra, zagram sobie jeszcze raz. No mówię, powolutku idzie. Tylko na telefonie mi się lepiej gra. Zdecydowanie na telefonie jest lepiej. Muszę uważać, bo ty w krzakach tutaj... Ojej, kurde, Rosa idzie. Kurde, z Rosą to nie mam co grać. Szkoda, że mi się jej nie udało tam coś... Oj, ból idzie. Muszę uważać. Dobra, udało mi się tutaj coś. Mam ulta w razie czego, jest już trzech tylko. Jeszcze tylko zostało? Serio? Ten Dynamite został. Muszę uważać, dobra, plaster aktywował się. Kurde, znowu ten Dynamite. Kurde. Ej! Co mi się włączyło? Kurczę, a widzieliście, włączyło mi się... za daleko tym paluchem posunąłem. Byłoby pewnie pierwsze miejsce. Ale widzicie, powoli. Powoli, małymi kroczkami idzie do przodu. Więc jest okej. Okay. Korci mnie, żeby te 10 skrzyni otworzyć. Bo liczę, że może być ta nowa postać. Nie ma nic. Korci mnie. Dobra, otwieram. Kij w tym. Najwyżej sobie to nadrobię. W ogóle w sklepie nie uzbieram 2020, bo mam do kupienia właśnie do Shelly tego drugiego Star Powera. Dwa, nic. Dobra, zaraz zobaczymy. Też nic. Mówię, no powolutku idzie. Dzisiaj może, mówię, mam nadzieję, że uda się tego live'a zrobić. Nie ma, kurczę, znowu nie ma. No, dawaj, nic. Jeszcze zostały 4 skrzynie. No i co? Znowu nic. Jeszcze teraz. Też nic. I kurde, ostatnia skrzynia, proszę, no. No jakaś nowa postać, nie ma. Dobra, nic nie mam. Poczekajcie. Nic, trzeba zbierać. Dobra, postaram się, jeszcze raz sobie zagram. Zobaczymy. Nie tak źle, nie tak źle. Ja wiem, że zamiast solówek powinienem grać na przykład właśnie dwójki, trójki, ale jakoś tak z solówki mi się lepiej gra. Zawsze byłem indywidualistą. Oj, kurde. Tutaj spróbuję przykampić teraz. 6 zostało. Dobra. Tutaj jest ktoś? Nie. Tam ktoś był. Ból tam leci. To jest jakaś rozpierdziucha. Ale bóla to nie będziemy podchodzić. Kurde, Colden załatwił. Razem skoczyliśmy. Dobra. Mówię, no... Muszę się tej mechaniki nauczyć, poruszania wszystkiego, 4-6 kolejnych pucharków. Jak dla mnie to jest elegancko, powoli, małymi kroczkami sobie będziemy zdobywać doświadczenie. Też mi powiedzieliście, żeby tam Shelly grać, właśnie tym plasterkiem, wszystko, więc dzięki wam robię postępy, więc fajnie się bawiłem, naprawdę fajnie bawiłem się, więc postaram się tam właśnie częściej wrzucać jakieś odcinki i robić live'y z Brawl Stars, ale pamiętajcie, grom numer 1 na tym kanale jest ciągle Clash Royale. Kurde, jeszcze raz gram, spodobało mi się to dzisiaj. Jeszcze raz gram. Lecimy do góry. Tam ktoś będzie, czy nie? Dobrze, poszedłem na górę. Od razu zdobywam sobie dwie skrzynie.
Oj. Dynamike. I Karl. Gdzieś tam. Tu ktoś jest? Shelly poszła do środka, tam Karl jest z tamtej strony, trzeba uważać. O, Paco, już nie macie Paco. Muszę na Karla uważać. Ale ten Paco, co on zrobił? Jest lepszym ode mnie graczem, widzę. Karl jest cały czas w tamtej trawie przykampiony. Jest pięciu, co by tu teraz zrobić? Karl jest przykampiony. Żeby go spróbować tam kosić. Poczekajcie, on pewnie zaraz będzie wychodzić. Albo też czeka na mnie, jak myślicie? Mam szansę z Karlem? Czy nie mam szans z Karlem? Nie wiem, sprawdzić. Dobra, bo Karl jest tam. Nie, Nita tam była. Nie Karl. Dobra, do środka trzeba skoczyć. Kurde! Aj, ulta zużyłem. Ale się zdenerwowałem, ulta zużyłem. Nita. Mam plasterek. Ale kurde, miśka aktywowała. Wygrałem! Uhu, udało się wygrać. Co tamten zginął? Czy to Nita była ostatnia? No to robimy postępy, naprawdę. Dobrze, udało się. Ło! Dostałem 100 tych, jak one się nazywają? Te gwiezdne, czy coś, jak one się nazywają? Właśnie, też można je dostać za walkę? To są te, a gwiezdne punkty, 100 dostałem. No to jestem w szoku. Nie wiedziałem, ale powolutku małymi kroczkami. No dobra. Widzieliście. Postępy są, bardzo się cieszę. Już nie jest 1500, a tylko 1657. Ja na razie sobie solówki gram, uczę się mechaniki, uczę się poruszać, przyzwyczajam się do tej gry, ale tak jak mówiłem, powolutku idziemy do przodu. Trzymajcie się cieplutko, zostawcie suba i lajka.